Nie mamy przerwy wakacyjnej, pracujemy normalnie, tak jakby był normalny rok szkolny, więc dzieci sporo u nas, bo aż 450 na turnusach półkolonijnych w dwóch obiektach tutaj, na Strzelcach Bytomskich i na Armii Krajowej w naszej filii numer 1. Jak będą wyglądały tegoroczne półkolonijne turnusy? Co czeka dzieci? Jakie atrakcje? System jest już sprawdzony, pogoda wygląda na to, że też będzie chyba pomagała, jeśli chodzi o te rzeczy związane z wyjściami na zewnątrz. Już robimy to od dobrych 20 paru lat, więc mamy wszystko dobrze poukładane i w tym roku dokładnie wszystkie turnusy praktycznie już są zajęte. W kwietniu już są pierwsze pytania, więc już startujemy od poniedziałku przyszłego tygodnia. Turnusy jak co roku, od godziny 8 do 16 z posiłkami, rano, po południu obiad pełnowymiarowy, następnie w każdym turnusie warsztaty, wyjazdy, wyjście nad wodę. Także bardzo, bardzo ciekawy, interesujący program. Czy to tylko są rzeczy związane z Opolem, czy też dzieci mają okazję wyjechać i poza Opole? Oczywiście poza Opolem też wyjeżdżamy. Pojedziemy do Wrocławia, pojedziemy na Śląsk i różne inne jeszcze miejsca, których jest naprawdę tyle, że trudno jest wymienić. To wakacje dla polskich dzieci, ukraińskich dzieci, których sporo też w Opolu, poszły do polskich szkół. Czy one także są w gronie tych, które tutaj będą na tych zajęciach półkolonijnych? Tak, przygotowujemy aż 4 turnusy dla dzieci z Ukrainy. I niemniej dokładnie taki sam program będą miały jak i polskie dzieci. To są 4 turnusy na Armii Krajowej, bardzo bogate. Także też już te turnusy powoli wypełniamy. Oczywiście oprócz naszych nauczycieli, wśród tych dzieci będą też i wolontariusze, i będą też nauczyciele z Ukrainy. Także myślę, że będziemy się normalnie mogli z nimi porozumieć i dzieci będą znały wszystkie polecenia w języku polskim, ukraińskim, które przygotowujemy wcześniej wszystko. To jeśli chodzi o półkolonię, ale w MDK-u będzie się działo także sporo, bo i koncerty, i różnego rodzaju wydarzenia, jak zwykle przez wakacje, także nas tutaj czekają. Oczywiście oprócz półkolonii, jeszcze dodam, są kolonie, wyjeżdżają dzieci na kolonie profilaktyczne z miasta, wyjeżdżają nasze zespoły, Opole, Zespół Pieśni i Tańca Opole, Zespół Pech i Adena wyjeżdżają. I zapraszamy również na koncerty promenadowe. Cały lipiec, każda niedziela miesiąca lipca na Placu Wolności. Zapraszamy na wspaniałe koncerty, bardzo, bardzo ciekawy repertuar, więc zapraszam wszystkich Opolan.